I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem. Nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. Każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie. Tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. 4-5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Ten list jest napisany do Koryntian. Jednakże w preambule, w tym początku, zapoczątkowanym, zaadresowanym fragmencie, jest wyraźnie powiedziane w drugim wersecie, że owszem, jest to skierowane w pierwszej kolejności do zboru Bożego, który jest w Koryncie,
zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Czyli widzimy, odbiorcą pierwszoliniowym jest zbór Boży, który jest w Koryncie. Jednakże Duch Święty specjalnie tak skonstruował ten list, aby był on również użyteczny dla każdego, kto wzywa imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla każdego, kto wzywa imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy ktoś na tej sali wzywa imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa? Myślę, że każdy. I druga rzecz, na każdym miejscu. Czyli tu, gdzie się znajdujemy, jest również każde miejsce. Ich i naszym. Czyli z naszej perspektywy naszym i Jego. Bo tutaj adresatem jest Paweł, powołany z woli, znaczy nadawcą jest Paweł, powołany z woli Bożej. Wraz z Sostenesem, bratem. Więc tutaj widzimy w tym trzecim rozdziale rzeczy, które znamy powszechnie. Często o nich mówimy. Natomiast jest to dobre, aby przez przypominanie tych zasad sobie od czasu do czasu odświeżyć rzeczy tak zwane oczywiste. Na przykład ja z dużym przerażeniem zauważyłem, jak niezwykle rzadko cytujemy Jana 3,16. A to jest tak piękny, skumulowany co do swojej prawdy werset, że tęsknię za czasami, gdy mieliśmy między sobą brata Bergera, który cytował go praktycznie co każde zgromadzenie. I tutaj jest to bardzo ważne, że my mamy tendencje takie mądralińskie, bo to mądralińscy się nudzą rzeczami oczywistymi i lubimy ganiać za wiatrem, zamiast skupić się na fundamencie, zamiast skupić się na rzeczach oczywistych. Zresztą apostoł w innym miejscu mówi: bracia, myślcie o tym, co oczywiste. Rzeczy oczywiste są przez nas zaniedbywane i skutkiem tego są potem takie rzeczy, jak widzimy w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział. Bo Paweł tu mówi: nie mogłem do was mówić jako do duchowych, lecz jako do cielesnych. Jako do niemowląt w Chrystusie. Cóż takiego się wydarzyło, że apostoł Paweł tak zaczyna ten rozdział? Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Czyli ten stan zdiagnozowany przez apostoła Pawła z czegoś wynika. I wyjaśnienie znajdujemy w wersecie 3. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość, przecież pierwsza lekcja w chrześcijańskim życiu to jest eliminacja zazdrości. Nawet w najbardziej podstawowych przykazaniach nadanych Izraelowi jest: nie będziesz pożądał tego, tamtego i tak dalej, co jest u twojego bliźniego. I tu niestety ta zazdrość była. Zazdrość była i dlatego zdegradowała całe życie chrześcijańskie tych miłych wierzących, ale i wielu wierzących w dzisiejszych czasach, skoro Duch Święty uznał, że to jest bardzo ważne, żeby te słowa były zaadresowane i do nas. Być może i w naszych sercach ta zazdrość nie do końca została wyeliminowana. Jeśli tak, to trzeba wszystko zrobić, żeby ją wyeliminować, gdyż ona nas degraduje, ona nas sprowadza do parteru i niszczy najbardziej fundamentalne kwestie w chrześcijaństwie. Druga rzecz, kłótnia. Do kłótni trzeba dwóch. I kłótnia i zazdrość są tutaj wymienione na pierwszym punkcie, które Paweł zarzuca. I do Galacjan też mieliśmy tam kłótnię. Uważajcie, abyście jeden drugiego nie zjedli. Aby kogoś zjeść, najpierw trzeba go zabić. Aby kogoś zabić, najpierw trzeba go przestać miłować, jak powiedział apostoł Jan, który powiedział, że kto nie miłuje brata, jest mordercą. I widzimy, że tutaj jest bardzo poważne ostrzeżenie. Zazdrość i kłótnia to są dwie pierwsze doktryny, które należy wdrożyć w chrześcijańskim życiu, aby nie być uważanym przez apostoła Pawła za niemowlaka, za kogoś, kto się zatrzymał w rozwoju. Bo oczywiście, gdy rodzi się niemowlę, to cieszymy się,
I jeżeli to niemowlę jest miesięczne, no to to jest dalej niemowlę, cieszymy się. Ale jeżeli ono zatrzymałoby się przez 5 lat na etapie jednomiesięcznego dziecka, to byśmy wpadli w uzasadnioną panikę. I taką panikę tutaj uzasadnioną ma apostoł Paweł co do tych wierzących, ale również Duch Święty, używając tych słów do nas, ma nam wiele do powiedzenia. Skontrolujmy się, czy i u nas nie ma elementów zazdrości i kłótni, które należy w pierwszym momencie wypalić. Zazdrość jest w moim sercu. Kłótnia jest w moim sercu. Do kłótni trzeba dwóch, do zazdrości też trzeba dwóch. Tylko, że w zazdrości jest ten, co zazdrości i ten, któremu się zazdrości. Winny jest ten, który zazdrości, ale ten, który pobudza do zazdrości, też nie jest bez winy. Bo można to zrobić tak, aby się nie rzucało w oczy. Znamy to. Masz ładne auto? Wystaw je tak, żeby sąsiad widział. Zakredytowany pod korek, za ostatnie oszczędności kupił ładne auto. Wystawia. Za chwilę sąsiad patrzy na to ładne auto. I już mu się gotuje w domu, bo żona albo dzieci mówią: patrzcie, sąsiad ma takie ładne auto, a ty jesteś nieudacznikiem. Popatrz, nie masz takiego ładnego auta. Znamy to. Dookoła ludzie o tym dyskutują, ale to są ludzie tego świata, nawet nie słyszący nic o Ewangelii, nie chcący jej przyjąć. Ale czy pomiędzy dziećmi Bożymi nie ma takich tendencji, skoro one były w pierwszym liście do Koryntian? Oczywiście, że są. I to są rzeczy, które trzeba natychmiast w trybie pilnym usunąć, bo one doprowadzają do niedorozwoju duchowego. To czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Odpowiedź na te pytania jest taka, że tak, jeśli jest zazdrość i kłótnia, to jest to ludzkie postępowanie, a nie Boże. Bóg nie szczędził swojego Syna. Bóg podarował Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy. W Nim nie ma ani grama tego, żeby cokolwiek nam żałować. Dał to, co najlepsze. Czy i nie jest to dla nas zachęta, że nie mamy postępować według ludzkiej mądrości, jak Jakub mówi, wręcz demoniczna mądrość. Jest to mądrość przyziemna i demoniczna. Jakie mocne słowa. Albowiem jeśli jeden mówi: ja jestem Pawłowy, a drugi: ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Tutaj Paweł dotyka drugiej kwestii. Pawłowy, czyli no, powinien się cieszyć. No, ja, Paweł, piszę do was, super, trzymajcie chłopaki ze mną. Nie, tak nie napisał. Zarzuca im. Dlaczego w ogóle mówicie, że jesteście Pawłowi? Bo jakby był to przykład takiego fałszywego postępowania, jakie mamy w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, gdy apostoł Paweł przestrzegał, że niektórzy będą chcieli uczniów pociągnąć za sobą, to to taki by się cieszył. O, pociągnąłem uczniów, i oni mówią: jestem X-owy. Ja uważam tak jak brat X. No, Paweł to ruguje. Mówi: jesteście cieleśni, nawet jeśli się powołujecie na Apollosa, mojego współpracownika, bo czytałem specjalnie 4 rozdział, 5 i 6 werset, gdzie apostoł Paweł widać, że w pełnej miłości, współpracy z Apollosem jest i tutaj te rzeczy są wspólne. A mimo to ktoś mówi, że woli iść za szkołą opinii Apollosa albo za szkołą opinii Pawła, gdzie Paweł to demaskuje. Mówi: nie ma ani mojej szkoły opinii, ani szkoły opinii Apollosa. Szkoła opinii Apollosa i szkoła opinii Pawła to jest taka, że macie się trzymać Słowa Bożego i rozumieć tylko tyle, ile w Słowie Bożym napisano, i nie wynosić się ponad to, co Słowo Boże objawiło, bo Słowo Boże jest nieomylne, Słowo Boże jest tak i amen, i jeśli Słowo Boże coś mówi, to tak mamy wierzyć. I nie ma miejsca na to. Natomiast jeśli ktoś próbuje coś dodać do Słowa Bożego, coś ująć ze Słowa Bożego i podpierać się jeszcze do tego służbą jakiegoś brata, to apostoł Paweł mówi: cielesny, niedorozwinięty, dalej niemowlak, choć czas mówi, że powinien być nieco starszy w rozwoju.
bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, niewolnicy, bo tu jest słowo, które zarówno można przetłumaczyć jako sługa, jak i jako najemnik, jako pracownik, jako niewolnik. Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Nic więcej. To jest zasługa Pana Jezusa i tylko Pana Jezusa, że oni mogli być przez Pana Jezusa użyci. I nie ma w tym nic z nich. Przecież jakby to było coś z Pawła, to Paweł spadłby z tego konia, otrzepałby się i powiedziałby: ja przewidziało mi się, jakiś głos słyszałem, ale kto nie słyszał jakichś głosów, może ktoś tam przyjechał z towarzyszami i by szedł dalej swoją drogą i dalej by niszczył Kościół. Nie, to jest łaska Boża. Łaska Boża, Pan Jezus objawił mu się i to Bóg daje i chcenie, i wykonanie. I Paweł otworzył swoje serce i zaczął iść za Panem Jezusem jako jego dobrowolny, chętny sługa, jego dobrowolny, chętny pracownik. I to jest łaska Boża. Ile mu Pan dał, tyle miał. Nic więcej. I Paweł tutaj przedstawia pewien proces. Ja zasadziłem. Apollos podał, a wzrost dał Bóg. Czyli widzimy, że jest tutaj zaznaczone, że my wszyscy mamy swoje zadanie. Każdy ma inne. Jeden ustawił krzesła na zgromadzeniu. Drugi zadbał o to, żeby były rzeczy w sanitariacie. Trzeci, aby w ogóle było gdzie się na przykład zgromadzić albo zimą nagrzać. Czwarty zadbał o to, żeby wierzący byli na danym miejscu poinformowani, że jest zgromadzenie. Piąty jeszcze co innego wykonał. Każda rzecz to jest działanie systemowe. I tutaj widzimy, że to działanie musi być według mądrości Bożej. Gdyby najpierw Apollos podlał tam, gdzie nie było zasadzone, a potem Paweł by zasadził tam, gdzie nie było podlane, nonsens. Jest Boży porządek. Jest Boże dzieło, według Bożej mądrości opisane w Słowie Bożym. I widzimy, Paweł zasadził. Oczywiście wiemy z pierwszego listu do Koryntian, że nie posłał go Bóg, aby chrzcić, lecz aby Ewangelię opowiadać. I faktycznie apostoł Paweł głosił Ewangelię poganom i to jest właśnie zasadzenie, gdzie mamy nawiązanie do na przykład przypowieści o siewcy, gdzie ziarnem jest Słowo Boże. I to ziarno trzeba zasadzić, żeby ono było w ziemi. A gdy ono już jest zasiane, zasadzone, to potem jest rola tych, którzy podlewają. Podlewanie jest ważne, jeśli jest wcześniej nasiono. Podlewanie nic nie da, jeśli wcześniej nie ma nasienia. Ja bardzo często powtarzam braciom, którzy gdzieś tam stykają się z różnymi fałszywymi poglądami wśród ludzi tego świata na Biblię, żeby właśnie kładli na to nacisk i rozumieli, że człowiek nienarodzony na nowo nie jest w stanie zrozumieć Pisma Świętego. Człowiekowi nienarodzonemu na nowo my mamy do powiedzenia jedną rzecz. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tłumaczenie mu jakichś rodowodów, jakichś ważnych czasami rzeczy dotyczących czasów końca, pochwycenia, ważnych bardzo kwestii dotyczących prawdziwości tygodnia stworzenia, że Bóg to stworzył w 6 24-godzinnych dniach. To są rzeczy, które w ogóle nie są przydatne tam, gdzie nie ma nasienia. Nasieniem jest Ewangelia. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wtedy takiemu wierzącemu ta informacja, że Słowo Boże tego uczy, się przyda. A człowiekowi, który nie ma życia Bożego w sobie, to będzie nudna ciekawostka, którą przy następnym artykule, gdzie ktoś powie odwrotnie, odrzuci. I nic to nie da. Nie ma sensu tracić czasu na podlewanie tam, gdzie nie ma nasienia. Natomiast widzimy, że to wzrost daje Bóg. To Bóg daje wzrost.
to Bóg powoduje, że to bezbronne nasionko oblane wodą kiełkuje. Można by powiedzieć, że obserwujemy ten proces tak często, że on nam spowszedniał. Ale przecież każde nasionko, które kiełkuje, jest cudem Bożym. To Bóg daje życie. Człowiek przy tej całej swojej mądrości nie umie w laboratorium wydobyć życia z rzeczy nieożywionych. Choć wie, co jest potrzebne, jakie są tam potrzebne procesy, choć badają to na setki sposobów, nie umieją przekroczyć tego. Oczywiście nawet gdyby umieli przekroczyć, to nie byłoby to nic innego jak kopiowanie Boga. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że na chwilę obecną nic nam nie wiadomo o tym, żeby dało się to przekroczyć ludzkimi sposobami. I to jest oczywista trudność i prawdopodobnie niemożliwość, bo gdy ożywione zostanie zwierzę, które będzie ranione, to cała ziemia w podziwie pójdzie za zwierzęciem. Będzie to przykład, który będzie dla tych ludzi mocnym świadectwem. I faktycznie widzimy tutaj, że ten, co sadzi, nie jest czymś. Ten, co podlewa, nie jest czymś. Tylko Bogu należy się chwała. Tylko Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie. Każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Czy myślisz o sobie jako o współpracownicy Bożej albo o współpracowniku Bożym? Jeśli tak, to cel, jaki Bóg stawia, jest ważny. I teraz, jeżeli jestem współpracownikiem Bożym, to chcę, tak jak tutaj na tym prostym przykładzie, celem jest wzrost. Więc ludzka mądrość mi podpowiada, potrzebne są nasiona, potrzebna jest woda, potrzebna jest gleba. Jeśli któregoś z tych elementów zabraknie, to znaczy, że musimy zrobić coś, żeby były. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, że jako współpracownicy Boży mamy swoje zadania i realizujemy je. I Paweł przechodzi do kolejnego przykładu, tym razem do budownictwa. Wy budowlą Bożą jesteście. Czyli jesteśmy tutaj porównani do pewnej konstrukcji zbudowanej dla Boga, gdzie mieszka Duch Święty, ale widzimy też jednoznacznie, że jest to coś, co znamy na co dzień, bo każdy z nas mieszka w jakimś budynku lub był kiedyś w jakimś budynku. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Czyli znowu tym razem ten sam przykład, co z nasieniem, wodą, podlewaniem jest powtórzony. Tyle, że tym razem zamiast nasienia jest przywołany fundament. I fundamentem jest osoba. To Chrystus przez wiarę musi zamieszkać w sercu zbawionego. Tak jest. Ci, którzy przyjęli Chrystusa, są dziećmi Bożymi. Ci, którzy przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. I kluczowa jest rzecz, żeby ten Chrystus się znalazł jako fundament. Fundament? Czy to w postaci wylewanego fundamentu, czy w postaci płyty fundamentowej. Techniki są różne, czasami bardzo mocno zależne od rejonu, ale zasada jest taka, że fundament jest podstawą, na której reszta rośnie. I teraz, jeżeli widzimy, to apostoł Paweł miał na myśli dom, którego fundamentem jest Pan Jezus Chrystus. I to już jest powiedziane, że ten fundament jest założony. Więc to nie jest dzieło ludzkie. Dziełem ludzkim nie jest to, żeby założyć ten fundament w sensie takim, żeby w jakiś sposób nowego Chrystusa opowiadać. Nie. My mamy opowiadać Chrystusa Biblii, tego, który już jest objawiony w Słowie Bożym,
I wtedy zakładamy fundament, gdy głosimy o Panu Jezusie Chrystusie, który umarł za grzechy każdego, kto do Niego wierzy, przyjdzie, jest zbawiony raz na zawsze. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy? Te materiały budowlane budzą w nas pewnego rodzaju zaniepokojenie. Ja nie spotkałem ani jednego domu w swoim życiu, który byłby zbudowany ze złota. Najbliższy temu był Carycyn w Rosji, ociekający złotem, ale jednak tam były kamienie mocno przyozdobione złotem. Siedziba carów rosyjskich. Srebra też tam było co niemiara. Lustra były ze srebra. Drogie kamienie też tam były. Ale na co dzień nie budujemy z takich rzeczy. My na co dzień, jak wznosimy choćby budynek zgromadzenia, mamy tam drzewo, mamy tam stal, mamy tam różnego rodzaju betony i tym podobne rzeczy. Kiedyś, gdy jeździłem jeszcze stopem, podwoził mnie pewien budowlaniec, który się specjalizował budową domów krytych słomą i sianem. Mówił, że to jest tak jak wełna mineralna, ciepłe i że przez impregnację to działa. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że tu nie chodzi w ogóle o domy, które znamy ze stosunków ludzkich. Skoro fundamentem jest Pan Jezus Chrystus, to i te materiały mają jak najbardziej znaczenie niematerialne. Więc apostoł Paweł posługuje się znaczeniem duchowym, opartym o coś, co znamy z codzienności. I widzimy, że w 13 wersecie jest zapowiadany dzień sądny. Oczywiście to będzie dzień spotkania z Chrystusem twarzą w twarz, w czasie, gdy Pan Jezus po pochwyceniu weźmie nas na powietrze, spotkamy się z Nim i będzie to ocenione. I tutaj te obrazy zarówno budynku, jak i złota, jak i srebra, jak i drogich kamieni, jak i drzewa, siana i słomy, jak i ognia, musimy wziąć pod uwagę duchową lekcję, jakie one nam tutaj niosą. Po pierwsze, ogień służy objawieniu, jakie jest dzieło każdego. I to dzieło każdego będzie wypróbowane przez ogień. Oczywiście wiemy, że ogień świadczy o formie sądu, oddzielenia w Słowie Bożym, gdy ma zastosowanie takie, które nam ma pewien obraz pokazać. Pan Jezus powiedział, że będzie palił ogniem i też jego poprzednik, czyli Jan Chrzciciel, powiedział, że w ręku Pana Jezusa jest wiejadło. On zbierze pszenicę do spichlerza, a plewy będzie palił ogniem nieugaszonym. I że będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, czyli zanurzał Ducha Świętego i zanurzał innych w ogień. Jedni będą ochrzczeni, zanurzeni Duchem Świętym, drudzy będą w ogniu, czyli wskazówka na sąd, a więc piekło. I tutaj widzimy, że oczywiście ten ogień nie ma znaczenia ognia piekielnego, gdyż jest powiedziane, gdyż on sam zbawiony będzie. Czyli to jest tylko i wyłącznie obraz ognia użyty do tego celu, żeby nam zobrazować, że te nasze dzieła, które wykonujemy w wierności i spójności z Bożym planem, będą poddane ocenie Bożej. Pan Jezus, gdzieś jest opisane, że ma oczy jak płomień ognia. I raczej ten ogień należy tutaj brać pod uwagę. To ogień jego oceny wyjawi, jakiego rodzaju są dzieła chrześcijanina. I oceniana będzie wierność. Oceniana będzie tylko i wyłącznie wierność wobec Pana. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę,
Wiemy, że tą budową są inni wierzący, bo to powiedział werset wcześniej apostoł Paweł. I teraz jedni mówią o tym, że to między innymi jest nauczanie, które dany sługa głosi, co również jest w korespondencji do wcześniejszego i późniejszego użycia, ale także są to innego rodzaju działania tych sług. A jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli teraz w wyniku głoszenia Słowa Bożego narodzą się na nowo jacyś ludzie, to oni są czasami porównywani do budowania ze złota. I wtedy nawiązuje się do tego, że tym budynkiem jest budynek opisany przez apostoła Piotra, gdzie my jako żywe kamienie jesteśmy wbudowywani w dom Boży na fundamencie, którym jest Chrystus. I to też takie zastosowanie może mieć. Oczywiście zawsze, gdy są użyte pewnego rodzaju obrazowe przykłady, tak jak tutaj, musimy zachować pełną ostrożność, żeby za daleko nasze myśli spuszczone ze smyczy nie pobiegły dalej niż chce nam to pokazać Duch Święty. I teraz, jeżeli widzimy, fundamentem jest Chrystus. I jeżeli głoszenie tego lub innego sługi na tym się postoi, albo życie, bo to może być służba jakiegoś brata lub jakiejś siostry, czy to, tak jak czytamy, że macierzyństwo jest zajęciem bogobojnych sióstr i posiadanie troski o swoich, że ci, którzy się zapali tej troski o swoich, są gorsi od niewierzącego. Jak wierzący może być gorszy od niewierzącego? Wtedy, gdy nie ma starania o swoich domowników. Wtedy jest gorszy od niewierzącego. I tak mówi apostoł Paweł również. I jeżeli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Więc siostra, która jest wierna w tym, co ją Słowo Boże poucza i jest wierna z miłości do Chrystusa, buduje ze złota, nawet jeśli nie widzimy, bo nie możemy widzieć na przykład, żeby otwierała usta na zgromadzeniu poza mówieniem amen i śpiewania razem ze zborem. Bo Słowo Boże mówi, niewiasty na zgromadzeniach niech milczą, ale niech będą poddane, jaki zakon mówi. A zakon mówi, że siostry razem z całym ludem mówiły amen i siostry z całym ludem śpiewały pieśń, gdy bracia i siostry razem śpiewali. Więc jeżeli teraz widzimy służbę każdego, to kluczowa jest wierność. I teraz Paweł pyta, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Musimy pamiętać, że my nie jesteśmy świątynią ludzką. My często myślimy o sobie jako o świątyni ludzkiej. Uważamy, że ten lub tamten Apollos lub Paweł to jest ktoś, kto jest tą częścią świątyni ludzkiej i do niej się zgromadzamy. To jest myślenie niewłaściwe, cielesne i niemowlęce. Tak zostało przez apostoła Pawła tutaj ono poddane ocenie. Natomiast my jesteśmy świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w nas. Korporacyjnie, grupowo, jeden chleb symbolizuje cały Kościół. Cały Kościół wszystkich wierzących na ziemi, ale też miejscowe świadectwa tego jednego zgromadzenia, które są po różnych miejscach na całym świecie. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. W jaki sposób można niszczyć świątynię Bożą? Będąc niewiernym wobec Pana. I to widzi Bóg. Właśnie to nie będzie czymś, co przetrwa ten moment w dniu sądnym. Wtedy te rzeczy spłoną. Oczywiście dziecko Boże jest zbawione raz na zawsze. I widzimy w 15 wersecie, że jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Tutaj mamy podpowiedź, co z takimi jak Demas. Co z takimi, którzy z drogi wiary zboczyli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało. Czyli na drodze wiary kiedyś byli. Owszem,
to wszystko, co później wykonywali, spłonie. Ale oni zbawieni będą. Tak jednak jak przez ogień. Dlatego, że nawet gdy my nie dochowujemy wiary, Bóg jest wierny, bo samego siebie zaprzeć się nie może. Więc jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony raz na zawsze, nawet jeśli jego życie w pewnym momencie nie będzie odzwierciedlało tego, co jest zgodne ze Słowem Bożym i zostanie zaskoczony przez śmierć, która często jest Bożym sposobem na to, żeby takiego wierzącego usunąć z ziemi jako niewłaściwe świadectwo. Bo czytamy o tym także w pierwszym liście do Koryntian, że wielu z was, że niektórzy z was są chorzy, a także niektórzy zasnęli, to znaczy umarli w wyniku nietroszczenia się o wierność wobec Pana. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Są tacy ludzie, którzy celowo chcą zniszczyć Kościół Boży. Celowo zasadzają się na niego i nawet mamy wspomniane o fałszywych braciach, którzy zakradli się, żeby wyśledzić wolność naszą. To też apostoł Paweł o tym pisze. Albo, że szatan przybiera postać anioła światłości, a jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. I są to ludzie diabła, którzy podają się za wierzących. Jest pełno takich dookoła, którzy z Biblią w ręku, z teologicznymi fakultetami niszczą Kościół Boży, niszczą świątynię Bożą i mamy informację, że tych ludzi zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Wielu tych ludzi nie wierzy w zbawienie z łaski. Dodają do tego różnego rodzaju rzeczy poza Biblii. Uważają, że na zbawienie grzesznik musi sobie zapracować, albo każą się kierować opinią grzesznika na niektóre biblijne tematy, gdzie Słowo Boże mówi jedno, a grzesznik jakiś odkrył coś sobie i wymyślił na przykład słynny problem z ewolucją, gdzie ludzie tego świata sobie wymyślili różnego rodzaju bajki i wielu teologów, wielu przedstawicieli właśnie różnego rodzaju kręgów chrześcijańskich niszczycieli Kościoła Bożego powtarzają te rzeczy lub próbują je w jakiś sposób przemycić. I takich nauk jest pełno. Dookoła nas, po sąsiedzku, zarówno w codziennym życiu, jak i po sąsiedzku geograficznym. Albowiem mądrość tego świata u Boga, mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Jest nic nie warta. Jest to po prostu wyraźnie pokazane. On chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Jeśli widzimy te różnego rodzaju nauki tego właśnie świata, to widzimy, że one nawzajem siebie zwalczają. U Boga głupstwem. Jest to u Boga głupstwem. Te dyskusje są całkowicie niepoważne. I on chwyta tych mądrali w ich własnej chytrości. Oni mają różnego rodzaju plany, różnego rodzaju sposoby, żeby wywracać, ale Słowo Boże mówi, że my mamy trzymać się z dala baśni babskich, żydowskich i światowych. I 20 werset nam to potwierdza. Pan zna myśli mędrców, że są marne. I one faktycznie mają to do siebie, że nie mają żadnej wartości dla życia duchowego. Widzimy, że ten świat ma wiele różnych rad, których my jako wierzący nie możemy w żaden sposób zastosować. I to one są uczone zarówno na poziomie oficjalnym, jak i w rozmowach z ludźmi tego świata. I widzimy, że tam jest bardzo wiele różnego rodzaju tego typu myśli, które całkowicie nie są dla nas pomocne. I dlatego jest rada apostoła. Niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. I teraz, jeżeli na to popatrzymy w sposób pozytywny, to widzimy,
że obdarowani jesteśmy. Bo jeśli coś jest nasze, jesteśmy tego właścicielami, to jako właściciele możemy tutaj tym dysponować. I 22 werset mówi, że Paweł jest nasz. Więc mamy nauczanie Pawła zapisane w Nowym Testamencie, z którego możemy korzystać. Ono należy do nas. Duch Święty nam je podarował. I korzystajmy z niego pełnymi garściami. Co do Apollosa, wiemy, że on zwalczał Żydów, pokazując, że Jezus jest Chrystusem. I Apollos też jest nasz. Apollos jest nasz. Możemy z niego korzystać. Parę tych miejsc, które widzimy w Nowym Testamencie, gdzie widzimy charakter Apollosa, są nasze. Czy Kefas? Piękne listy Piotra. Piękny życiorys Piotra, który mamy zapisany w Ewangeliach, jest nasz. Możemy z niego korzystać. Czy świat? Ciekawe. Świat jest również nasz. I mamy powiedziane, że ci, którzy używają tego świata, mają tak żyć, jak gdyby go nie używali. Ale my mamy ten świat pozostawiony przez Boga do naszej dyspozycji. I Psalm 24 mówi, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. My mieszkamy na świecie, nie jesteśmy ze świata. Mamy korzystać z tego świata w tym zakresie jak najbardziej koniecznym do życia i pobożności. Życie jest nasze. Także możemy z niego w pełni korzystać, gdyż jest to nasza własność. Także jest kwestia śmierci. My jako wierzący wiemy, że cenna jest w oczach Pana śmierć jego wiernych. I wiemy doskonale, że my tej śmierci bać się nie musimy. Ona jako ostatni przeciwnik zostanie całkowicie unicestwiona. Całkowicie nie musimy się nią przejmować. I teraz jeżeli widzimy, że także teraźniejszość jest nasza, bo teraz jesteśmy w Chrystusie i teraz mamy życie wieczne, ale także przyszłość, bo to życie wieczne rozciąga się na przyszłą wieczność z przeszłej wieczności. Wszystko jest wasze. I potem jest powiedziane, wyście zaś Chrystusowi, do kogo należymy? Do Chrystusa. A Chrystus jest Boży. To nam daje gwarancję, że nikt nie okradnie Boga. My należymy do Pana Jezusa Chrystusa i jest powiedziane na przykład w 10 rozdziale Ewangelii Jana, że nikt nie wyrwie owcy Chrystusa z Bożej ręki. Nikt nie wyrwie owcy Chrystusa z ręki Chrystusa. A to znaczy, że jesteśmy trzymani zarówno w ręce Ojca, jak i w ręce Syna. Dwie najpotężniejsze ręce, albo dwie pary najsilniejszych rąk trzymają nas w opiece. I ten 6 werset z 4 rozdziału jest poprzedzony słowami: każdy otrzyma pochwałę od Boga, a ja odniosę to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej. Tutaj jest bardzo kluczowe słowo. Rozumieć. My mamy tendencję do tego, żeby używać swojego rozumu albo w sposób taki, który celowo dopasowujemy do Słowa Bożego i wtedy Słowo Boże jest używane do procesów rozumowych i to jest właściwa rzecz, którą tutaj apostoł Paweł w porozumieniu z tym, co praktykował Apollos, proponuje, nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Warunkiem brzegowym jest to, co mówi Słowo Boże. Jeśli dodajemy coś ponad tekst Słowa Bożego, to ryzykujemy, że dodajemy rzeczy nie do końca zgodne z tym Słowem Bożym i nie do końca takie, jakie Duch Święty chciał. Dlatego jest dobrze zawsze jakieś terminy, które oceniamy ze Słowa Bożego, brać w porównaniu z wieloma miejscami z Pisma Świętego. Czyli jeżeli mamy jakiś termin,
jak dzisiaj mieliśmy łaskę użyć słowa fundament, to widzieliśmy, że to słowo fundament, którym jest Jezus Chrystus, jest w kilku kontekstach Nowego Testamentu użyte jako właśnie fundament, którym jest Pan Jezus Chrystus, czy też jako kamień narożny. I Pan Jezus jest naszym kamieniem narożnym, Pan Jezus jest nasz, a my jesteśmy Jego, a Chrystus jest Boży. I trzymajmy się tego, aby właśnie te słowa były dla nas zachętą, aby budując na fundamencie, jakim jest Chrystus, budować zgodnie z wiernością wobec zlecenia, jakie każdy z nas dostał od Pana.